wszystkim, ja właśnie wstałam i stwierdziłam, że dzisiaj nakręcam dla Was w końcu vloga. Już tak dawno nic nie nagrywałam, ale niestety tak dużo miałam pracy i jeszcze sesja, tam zaliczenia, także po prostu nie miałam czasu, ale dzisiaj już się biorę w garść i zaczynam dla Was nagrywać. A teraz szybko się lecę malować. Dobra, ja się już pomalowałam, za chwilę lecę do sklepu i idę do siebie do domu, bo teraz jestem właśnie u rodziców. Posprzątam trochę tam i na obiad chcę zrobić szaszłyki, bo straszną mam ochotę. Także w sumie jestem ubrana, pomalowana, więc tylko muszę jakoś psychicznie się do tego nastawić, że muszę wyjść na dwór, gdzie jest strasznie zimno. Także uciekam. Kochani, ja powiem Wam, że miałam już iść do domu, ale nie wzięłam klucza i pokażę Wam szybko, co kupiłam, bo byłam na zakupach. Stwierdziłam, żeby później nie chodzić z Danielem, to już szybko sama zrobię te zakupy. On później tylko po mnie przyjdzie i pójdę do domu. Kupiłam takiego brokuła, cebulę, paprykę, kurczaka. Kupiłam takiego, bo niestety już mi się nie chciało iść do zwykłego mięsnego sklepu i kole. I teraz idę jeszcze do apteki i jadę do domu. Dobrze, to ja już wróciłam do domu ze sklepu i teraz muszę tylko czekać, aż przyjedzie Daniel i da mi klucz i pojedziemy właśnie do domu, do nas. Bo niestety, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, że ja nie wzięłam klucza ze sobą. No i cóż, muszę czekać, bo on jeszcze śpi po pracy. I myślałam, że zrobię szaszłyki, ale zapomniałam kupić patyczków. Także stoję w miejscu i nie mam jak co zrobić. Słuchajcie, przez to, że zapomniałam tych kluczy, mam dzisiaj po prostu chyba dzień lenia. Miałam tyle zrobić, miałam ugotować obiad, miałam posprzątać, wszystko po prostu. Chcieliśmy takie generalne porządki zrobić. Przez to, że zapomniałam właśnie kluczy do domu, muszę siedzieć i czekać, aż wstanie Daniel. I po prostu naprawdę zawsze mi brakuje czasu, a dzisiaj mam go aż za dużo. Także siedzę i czekam i co chwila sprawdzam Instagram, Facebook, sprawdzam, czy ktoś nie dodał filmiku. I tak siedzę i czekam, bo w sumie u rodziców to do rodziców się przychodzi, żeby odpoczywać. O! Czas się do Was nie odzywałam, więc stwierdziłam, że pora coś do Was pomówić. I muszę Wam powiedzieć, że oglądałam film Zostań, jeśli kochasz i po prostu cudowny, naprawdę świetny film, serdecznie Wam go polecam. Jest to dramat. I robiłam obiad, także w sumie nawet nie miałam kiedy się tak za bardzo odzywać. I wzięłam sobie mój zniszcz ten dziennik i tak się zastanawiam, czy chcielibyście go zobaczyć w filmiku, jak już bym go skończyła, bo nie chcę nagrywać tej serii niż ten dziennik, kiedy niszczę go na Waszych oczach, ale w sumie mogłabym Wam pokazać, jak ja go zniszczyłam. Jeśli chcecie, to możecie napisać na dole. Ja naprawdę z miłą chęcią, jak go skończę, to Wam go pokażę. A myślę, że jak teraz będę już miała troszeczkę więcej wolnego czasu, to będę kończyła tą książkę.
Ja, kochani, troszeczkę poskubałam cię usta i mam tragiczne, więc stwierdziłam, że nałożę sobie to, co zawsze, kiedy chcę uratować swoje usta przed takim stanem, w jakim są właśnie teraz. I nałożę pomadkę peelingującą z Sylveco i mojego miętowego iOS-a, który zawsze mi pomaga. I to są takie dwie rzeczy, które zawsze, ale to zawsze ratują moje usta. Ja już się właśnie będę kładła spać i powiem Wam, że już jestem strasznie zmęczona, ale zastanawiam się, czy najpierw nie zmontować jakoś tego filmiku. I tak już mam połowę zmontowanego tego właśnie vloga, ale czy nie domontować drugiej połowy i nie zacząć już go wgrywać, żeby sobie rano wstać i tylko napisać opis i wstawić. I chyba tak zrobię, także idę się myć i zmontuję, zacznę wstawiać i kładę się spać. Dobranoc, pa pa!